Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiejszego gościa jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba, więc powiem tylko, że odwiedził nas Maciek Pertyn-Pertyński. Cześć Maćku. To ja, cześć. Pogadamy dziś o samochodach oczywiście, ale zacząć chciałbym od Twojego kanału i od Ciebie. O matko. Powiedz mi, a zaraz Ci powiem czemu pytam. Powiedz, jaki to był rok dla Pertyn Ględzi. Nie pytam tylko o wyświetlenia, czy były lepsze, gorsze, czy jesteś zadowolony. No nie, 100 tysięcy przekroczyłem, to... Jestem zadowolony. A wiesz, czemu pytam? Jak się ostatnio spotkaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, to ktoś ukradł Ci kanał. I to nawet skutecznie na chwilę. Tak. Dlatego pytam, jaki to był rok, co się działo? Bardzo szybko go odzyskałem, na szczęście. Mnóstwo pomocnych ludzi tutaj. Od razu mogę podziękować Zacharowi i Markowi Wierszewskiemu. Mimo, że wtedy byliśmy troszeczkę skłóceni, to błyskawicznie zareagowali i pomogli. A jaki to był rok? No jeśli chodzi o sam kanał, to bardzo dobrze, bo przekroczyłem 100 tysięcy obserwatorów. Generalnie ustabilizował się sposób nagrywania, sposób przekazywania, montowania. Natomiast nie da się ukryć, że podobnie jak dla wszystkich innych ludzi, nie tylko dla dziennikarzy motoryzacyjnych, to był trudny rok, bo dużo, dużo mniej wyjazdów, dużo mniej samochodów do testowania. Na pewno i Ty miałeś takie odczucia, że niektóre rzeczy robisz trochę na siłę. Trochę. No bo trzeba coś, no przecież się zobowiązaliśmy, żeby swoim widzom, swoim słuchaczom, swoim czytelnikom coś dostarczać. I z ich punktu widzenia to nie ma znaczenia, czy my mamy łatwo, czy trudno. Jesteśmy dziennikarzami, to jest nasza robota. A były jakieś rzeczy, które chciałeś zrobić i się nie udało? Albo oczywiście. Na przykład? Oczywiście. Nie, no sporo było nowych modeli, których się nie dało od razu poznać. Sporo było modeli, które niestety nie weszły do Europy i już nie wejdą. Wiesz o tym doskonale. Nasi słuchacze, widzowie też o tym wiedzą, bo przecież oglądają nas ludzie, którzy się pasjonują motoryzacją. Mnóstwo się dzieje. To był rok smutny w tym sensie również, że w efekcie wymuszonych zmian w charakterystyce motoryzacji, tej produkowanej nowej, wymuszonej przez lobbystów, bo nie oszukujmy się, żaden ekspert nigdy w życiu by czegoś takiego nie próbował wymusić. Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że nie tylko są trudności w dostawach samochodów, ale również samochody podrożały nie tylko o te 30%, co wymusiła pandemia i potem inflacja związana z wojną, ale również o ten fragment elektryfikowany na siłę. Co jest kompletnie bezsensowne, bo jeżeli coś się robi na siłę, to się na tym mnóstwo traci. Przede wszystkim rozsądnych rozwiązań nie ma. Są rozwiązania wymuszone. A wiesz co? Chciałbym odnieść, może to będzie dziwne pytanie dla Ciebie, ale takiego motoryzacyjnego YouTube'a, gdzie Ty jesteś w topce, z takim normalnym życiem. Ty jesteś rozpoznawalny, jak idziesz po ulicy, nie wiem, wchodzisz do galerii, podchodzą ludzie do Ciebie, jakieś zdjęcia chcą? Tak, nie tylko w galerii, właściwie we wszystkich publicznych miejscach. Mnie to okropnie krępuje, bo ja się absolutnie nie uważam za jakiegokolwiek celebrytę. No, przyjemne jest to, że nikt się do mnie z pięściami nie rzuci. Jeszcze. Ale... To może niedobrze, bo teraz, wiesz, frikowe walki może taka, wiesz, Zachar Pertyn, nie? O jest. Przecież Zachar pakuje, on by mnie zmiażdżył jedną ręką. No to Marka byśmy wzięli. No dobra, z Wieruszewskim mógłbym. Targalibyśmy się za brodę. Tam dobrze płacą, nie? Czyli jesteś rozpoznawalny. Jestem rozpoznawalny i bardzo mnie to cieszy, chociaż jednocześnie krępuje. Bo ja wbrew pozorom jestem dosyć skromny. Natomiast no, miłe jest to, że nawet ludzie, którzy się ze mną kłócą w komentarzach, jeżeli się spotkamy twarzą w twarz, to się w sympatyczny sposób zachowują. No, zawsze tak jest. Wiesz co, to jak jesteśmy przy takim medium twoim, które prosperuje, to ja chciałem zapytać o coś, co właśnie umarło, czyli Autoświat. Co ty w ogóle sądzisz o tym, co się stało? Dokładnie, bo to niestety nie chodzi tylko o Autoświat na pewno. Powiem ci tak, ja się tego spodziewałem od dawna, ale jak faktycznie się to wydarzyło,
ja trochę nie mogę uwierzyć cały czas. Ja też. Tym bardziej, że no, od 94 roku byłem związany z tym tygodnikiem. Przecież do 2004 pracowałem tam. Ja się nauczyłem czytać, to już to czytałem. I teraz... większość ludzi, którzy tam pracowali, to byli moi albo znajomi od 94, od pierwszego numeru, albo wręcz bardzo bliscy znajomi, wręcz przyjaciele. No więc bardzo osobiście to odebrałem, nie da się ukryć. No jest to kawał nieszczęścia z punktu widzenia rynku medialnego, nie tylko motoryzacyjnego, ale nie przeskoczymy tego, że światem rządzą w tej chwili księgowi w stopniu większym niż kiedykolwiek. Co zresztą no też trudno uznać za jakiś dziwny fakt, bo no, wszystko potwornie podrożało. Papier podrożał, drukarnie podrożały. Nikogo tak naprawdę nie interesuje, czy ktoś w związku z tym straci pracę, czy nie. Znaczy, nie myślę w tej chwili o dziennikarzach z Autoświata, bo to są ludzie na takim poziomie, że oni natychmiast znajdą pracę w innym medium jakimś, albo rozpoczną samodzielną karierę. Ale jako taki tygodnik Autoświat, no, to był symbol polskiego rynku mediów motoryzacyjnych. Zgadzam się. A nie wiem, czy możesz to powiedzieć. Oni się spodziewali, że tak się stanie, czy to był też dla nich taki szok? Wiesz co, nie bardzo mogę się wypowiadać na ten temat, bo to, co słyszałem, słyszałem w rozmowach bardzo no to prywatnych. Jasne. To, co słyszałem na ucho, nie mówię o plotkach, bo to nie ma sensu, to było mówione w taki sposób, że jeżeli powtórzę cokolwiek, to będzie bardzo łatwo rozpoznać, więc nie ma sensu. Okej, wiadomo było, że to jest w jakiejś tam perspektywie bardzo, bardzo możliwe, ale tak naprawdę cały czas miałem nadzieję, że to się na tym skończy, że to jest tylko bardzo możliwe. Za 5 lat będzie można wejść do kiosku i kupić jakąś gazetę motoryzacyjną, albo może inaczej, będzie w ogóle kiosk? Kiosk na pewno jeszcze będzie. Nie wszystko da się załatwić przez internet. I nie wszystko będzie można załatwić przez internet. A czy będzie można kupić gazetę motoryzacyjną? Nie mam zielonego pojęcia. Nie będę się bawił we wróżka ani w proroka. Z całą pewnością no, rynek mediów zmienia się w nieprawdopodobnym tempie. I nie da się ukryć, że pandemia tutaj najwięcej spowodowała, bo jednak siedząc w domu musieliśmy sobie jakoś radzić. Wyobraź sobie, jakby to wyglądało, gdyby nie było internetu. No to prawda. To podejrzewam, że eksplozja alkoholizmu byłaby po prostu niewyobrażalna. Dobra, przejdźmy może do samochodów. Ja znowu troszkę wrócę do naszej rozmowy sprzed już paru lat w zasadzie. Ty powiedziałeś wtedy, że samochody zdrożeją o kilkadziesiąt procent. No. I niestety miałeś rację. Teraz moje pytanie jest takie. Jak to było w piłkarskim pokerze? Bo obrót biletami banku to jest mój fach. No właśnie, tylko teraz pytanie. Ja się cały czas zastanawiam, czy my... Gdzie jest sufit? Czy my jesteśmy już... Nie ma sufitu. No nie właśnie. Ma sufitu z prostego powodu. Nawet jeżeli... mamy do czynienia z najrozsądniejszymi wizjonerami, jacy istnieją, czyli nie mam tu wbrew pozorom na myśli takiego sztandarowego wizjonera, czyli Ilona Muska, który jest kompletnie nieprzewidywalnym człowiekiem z chorobą dwubiegunową według mnie, tylko prezesa Toyoty, Akio Toyodę, który mówi wprost, że większość ludzi na jego stanowiskach lub zbliżonych ma takie same poglądy jak on, ale z jakichś tam powodów się obawiają te poglądy wygłaszać. Niestety świat zmierza w kierunku opanowanym przez aktywistów i nie chodzi tylko o rzeczy czysto społeczne typu woke, typu gendery i tak dalej, gdzie tolerancja w pewnym momencie zamienia się w obłęd, tylko również o rzeczy czysto przemysłowe, które mają gigantyczny wpływ na całe nasze życie, w tym motoryzacja.
gdzie ludzie operujący hasłami zaczynają rządzić. Ludzie, którzy nie mają pojęcia o fizyce, o matematyce, o ekonomii, ale rzucają takie hasła, że nie wypada ich nie realizować. A realizowane są kosztem nas wszystkich, w tym gigantycznych podwyżek, bo to generuje makabryczne koszty. Czy ja dobrze widzę, że to Trabant jedzie? Trabant. Tak. Może się nagra. Ja wiem, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, takich jak nagle COVID, czy nie wiem... Nie, no... Wiesz co, ale o co mi chodzi? Shit happens, tak. Wymień tani samochód, jaki można dzisiaj kupić. Najtańszy, jaki w tej chwili jest na polskim rynku, to jest Hyundai i10. I kosztuje? 60 parę tysięcy. A Fabia, jak ją wyposażysz, to jest 100 tysięcy. No, nawet 140. Albo lepiej, no tak. A stwierdziłeś przed chwilą, że nie ma sufitu. Myślałem, że powiesz może jak... Nie ma sufitu, tym bardziej, że nie oszukujmy się. Wymogi przepisów też się dzielą na idiotyczne oraz rozsądne. Te rozsądne dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo nie tylko waży, ale również kosztuje. To się zgadzam i te argumenty przyjmuję, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, bo na końcu jest gdzieś ten klient, który, no on musi te pieniądze wydać. No dobrze, ale na końcu jest ten klient, ale ilu w tej chwili procentowo jest klientów, którzy tak jak kiedyś to był typowy Janusz, chcą mieć zupełnie bazowe auto, byle jak najtaniej. W tej chwili zupełnie bazowych aut nie ma. Nie istnieje coś takiego jak golas kompletny, chociażby ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa. A aut spełniających takie wymogi, że ma jechać i na łeb nie padać, już nikt nie produkuje. Bo to by oznaczało, że trzeba opracować specjalny model w specjalnej wersji. A to wypada za drogo. O wiele bardziej się opłaca producentom samochodów zrezygnować z tego ułamka procenta Januszy na całym świecie, którzy rzeczywiście chcą kupić samochód, no nie wiem, w specyfikacji bazowej na rynek indyjski. Bo to się do tego sprowadza. Bo już nawet rynek chiński nie akceptuje takich samochodów. Więc nie ma popytu tak naprawdę na auta zupełnie bazowe. Zwróć uwagę, że sztandarowy z kolei pod tym względem samochód, czyli Dacia, już nie ma klientów na takie pojazdy. W związku z czym Dacia, najprostsza, podstawowa, i tak będzie miała 29 poduszek, czterostrefową klimatyzację, oczywiście przesadzam, wiadomo, ale będzie samochodem wyposażonym pod względem bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami Unii, nie ma dyskusji, to jest bardzo rozsądne, pod względem komfortu, z tym, co bardzo starannie myślący i sprawdzający, analizujący rynki, analitycy, marketingowcy wskazują, że samochód musi mieć, bo inaczej nie znajdzie nabywcy. W tej chwili nie ma mowy o tym, żebyś sprzedał samochód bez klimatyzacji. Jasne. To jest pierwszy przykład z brzegu. Nie ma mowy o tym, żebyś sprzedał samochód z korbami do otwierania szyb. To prawda. A każdy z takich elementów, owszem, on kosztuje grosze w hurcie, kiedy kupuje to producent, ale pozwala na podnoszenie ceny samochodu, przy czym jest to w większości przypadków też bardzo starannie kalkulowane podnoszenie ceny, po czym się okazuje, że tyle klienci są w stanie przyjąć do wiadomości, ale już o 2-3 tysiące złotych więcej nie ma mowy. W związku z czym odbywa się znowu, czy nam się opłaci przy tej specyfikacji, czy jednak coś z tego zdejmiemy, ale tak czy inaczej samochody drożeją i będą drożały i nie chodzi tylko o inflację. Absolutnie nie o to chodzi. To nie podoba mi się to, co mówisz, bo ostatnio się sprawdziło, także... Nie spodoba ci się również to, że one będą coraz droższe, ponieważ wymuszone rozwiązania rzekomo proekologiczne powodują, że na wyposażeniu samochodów znajdują się rozwiązania elektryfikujące,
A co za tym idzie, obejmujące komponenty bardzo drogie, obejmujące komponenty opierające się na metalach ziem rzadkich, na kobalcie, na licie. Tu warto wspomnieć, że pomijając złoża litu znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych, wszystkie inne złoża litu są w mniejszym lub większym stopniu kontrolowane przez Chiny lub wręcz są własnością Chin. A w tym momencie, jeżeli Chińczycy mają pozycję monopolisty, no to przecież też tego nie będą sprzedawać za darmo, mimo że za darmo wykupują, bo z wykorzystaniem pracy niewolniczej. Ale to piękno duchów w rodzaju Grety Thunberg nie obchodzi. Mam jeszcze jeden wątek, gdzie myślę, ty będziesz super osobą, żeby o to zapytać. Ja się ostatnio nad tym zastanawiam często, troszkę związany z elektrykami, ale nie będę pytał elektryki, to niech się nikt nie denerwuje. Producenci wiedzą, że będzie ten zakaz, nie będzie sprzedaży silników spalinowych i tak dalej. Wiadomo, to chodzi na razie o Europę. Ale moje pytanie jest takie, czy... kiedy producenci przestaną rozwijać silniki spalinowe, a może już przestali, czy te silniki, które są dzisiaj, to jest szczyt, jaki osiągnęliśmy w motoryzacji odnośnie silników spalinowych i nie będzie lepszy? Z całą pewnością nie, aczkolwiek no, zapowiedź, że nie będą dopuszczane do rejestrowania nowe samochody z silnikami spalinowymi, z całą pewnością ogranicza bardzo tutaj jakiekolwiek możliwości, a co za tym idzie, no ogranicza również finansowanie badań dalszych nad silnikami spalinowymi. Chociaż no, wspomniany Akio Toyoda twierdzi, że, i to jest bardzo piękne stwierdzenie, że naszym wrogiem jest dwutlenek węgla, a nie jakiś konkretny rodzaj silnika. W związku z czym on na przykład bardzo promuje silniki spalinowe wykorzystujące jako paliwo wodór. Oczywiście to też jest obarczone ogromną wadą, mianowicie jeżeli cokolwiek jest spalane w komorze spalania z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego, to i tak powstają tlenki azotu. Więc z jakiegoś tam powodu również silniki zasilane wodorem, spalinowe silniki zasilane wodorem i tak za chwilę byłyby nielegalne z powodu właśnie tlenków azotu. Ale po pierwsze, nie da się zelektryfikować wszystkiego, nie da się przestawić całego transportu na elektryczne silniki, szczególnie w sytuacji, jeżeli akumulatory są prymitywne, bo mamy cały czas do czynienia z technologią z połowy lat 60., a co za tym idzie, ich wydajność, ich gęstość energetyczna, ich czas ładowania i rozładowania, tudzież odporność na temperatury, są żałosne. Nie mówiąc już o tym, że jednak skądś trzeba brać energię do ładowania tego wszystkiego i stworzyć infrastrukturę, która już na dzień dzisiejszy, kiedy tych samochodów elektrycznych jest bardzo mało, jest niewystarczająca, nawet w Niemczech, gdzie chyba największy jest procent przy największej flocie samochodów. No nie mówię o Norwegii. Norwegia jest jedna na świecie i to jest bardzo zły przykład, nie ma sensu o tym mówić. Chociaż i tam są problemy z ładowaniem akumulatorów. Więc nie da się zelektryfikować całego transportu. Silniki spalinowe i tak muszą istnieć, muszą pracować. Jak długo to jeszcze potrwa? Nie mam zielonego pojęcia. Te próby elektryfikacji transportu, które są w miarę jakoś tam realizowane w tej chwili, w tym sensie realizowane, że jednak w jakiejś większej niż 10 sztuk liczbie pojawiają się takie pojazdy, które są normalnie dopuszczone do ruchu, to jest tak naprawdę rozmowa tylko o wodorowych autobusach w niektórych miastach, czyli pojazdach elektrycznych zasilanych przez ogniwa paliwowe wodorowe, albo ten idiotyzm, który siłą wmusza rynkowi wspomniany również Elon Musk pod tytułem Tesla Semi, która kosztuje, nie wiem, chyba 5 razy więcej niż odpowiednik spalinowy, ale za to może przewozić, transportować 15 razy mniej.
No więc z całą pewnością jest przyszłościowym pojazdem, ale piękno duchom to się bardzo podoba. A powiedz, jakbyś miał z ostatniego roku wymienić samochód, który Cię najbardziej zaskoczył pozytywnie. Nie mówię o tym, że jest najlepszy, tylko Cię najbardziej zaskoczył pozytywnie i taki, który Cię najbardziej rozczarował. Najbardziej pozytywnie mnie zaskoczyły trzy samochody elektryczne. Od razu uprzedzę. Ponieważ, no nie wiem, ci, którzy przynajmniej czasami oglądają moje filmy, czy mnie słuchają, wiedzą, że powtarzam to ciągle. Uwielbiam jeździć elektrykami. Ale nie lubisz ich użytkować. Ale nienawidzę być ich użytkownikiem. Ja mam to samo. Pozytywnym zaskoczeniem tegorocznym, na podobnym poziomie co w zeszłym roku Porsche Taycan lub Audi e-tron GT RS, to było przede wszystkim BMW i4 M50, które jest absolutnie genialne jako samochód sam w sobie, sportowy, a w połączeniu z natychmiastową dostępnością ogromnego momentu obrotowego od pierwszego drgnienia kół, no to jest po prostu wymarzone auto. No gdyby jeszcze nie było tak ciężkie, ale to jest ten sam problem co z Porsche czy Audi. Drugie BMW, które mnie zaszokowało pozytywnie, to jest i7. Absolutnie fenomenalne auto klasy prezesowskiej. O genialnym, najlepszym w tej chwili w skali całego rynku układzie jezdnym opartym na aktywnej pneumatyce. No i odpowiednik tego samochodu, ale zupełnie inny, czyli amerykańskie auto, uwaga, uwaga, amerykańskie, Lucid Air, który jest projektowany, konstruowany i wytwarzany przez ludzi wychodzących z takiego samego założenia, z jakiego wychodził jeden z najwybitniejszych inżynierów w historii motoryzacji, Wilhelm Maybach. Czyli jeżeli coś jest choćby teoretycznie wykonalne, to my spróbujemy to zrobić, a najprawdopodobniej zrobimy. I uderzamy w tym momencie głową w rzeczywistość pod tytułem Lucid Air ma całkowicie mechaniczne zawieszenie, a ono pracuje równie znakomicie jak to przed chwilą przeze mnie nazwane najlepszym w skali całego świata motoryzacyjnego, aktywne pneumatyczne w BMW. Lucid jest również samochodem elektrycznym, ale on w najtańszej, najmniejszej, najsłabszej wersji oferuje ponad 600 km zasięgu, a w wersji super, hiper wyczynowej, rozpędzającej się do setki w 2,5 sekundy i tak prawie 500. Poza tym jego poziom wykonania, spasowania materiałów wykracza dalece poza to, co oferują najlepsi europejscy producenci premium. A co za tym idzie? No, byłem naprawdę ciężko zaszokowany, bo spodziewałem się czegoś w rodzaju bardziej napuszonej Tesli, która jest beznadziejna. A spotkałem się z naprawdę wzorcem techniki, technologii, inżynierii. A na minus? To będzie brzmiało strasznie, ale największym rozczarowaniem moim w tym roku był nowy model Range Rovera Sport, który jest autem skrzypiącym w środku, trzeszczącym, prowadzącym się jak taczka po pijanemu, a kosztującym dwa razy tyle co samochód. Z niewygodną pozycją za kierownicą w dodatku, za gigantyczną kierownicą, nie wiem po co. To chyba ostatnie pytanie. Ile Ty dzisiaj po tych, nie wiem, setkach czy już tysiącach przetestowanych aut potrzebujesz czasu, jak wsiadasz w nowy model, żeby wiedzieć, co Ty o nim sądzisz? No, trudne pytanie.
Bo... Przerwę ci na sekundę, wiesz czemu zapytałem? Ja ostatnio coś takiego zrobiłem, że odbierałem chyba Opla jakiegoś. Wsiadłem, nie wiedziałem o tym samochodzie, nic nie zapytałem, jadę, ruszyłem, mówię 1-2, słyszę, 130 koni, przyspieszyłem i sam się na tym złapałem, że ja coś takiego zacząłem łapać, nawet nie wiedząc, jakie są dane. Zastanawiam się, jak masz ty. Po tylu latach, po tylu, no mówię, nie wiem, pewnie tysiącach, wystarczy ci chwila, czy to jednak tak nie jest? Nie, to nie jest aż tak. To nie jest aż tak, że wystarczy mi chwila. Weź pod uwagę, że nawet na testach moich dorocznych, jurorskich w Los Angeles mamy dla siebie samochody na godzinę tylko i to się nie nazywa test, to się nazywa zaznajomienie się z samochodem. Bywałeś na pierwszych jazdach, na premierach samochodów. Wiesz, że za każdym razem producenci się starają dać przynajmniej te 2-3 godziny i również wtedy jest to za mało. Nie, więc żeby sobie wyrobić pierwszą opinię, pierwsze zdanie, pierwsze wrażenie o jakimś samochodzie, to rzeczywiście o rany Citroen C6 w jakim stanie? Nawet dwa. Żeby sobie wyrobić pierwsze zdanie o samochodzie, to rzeczywiście potrzebuje 20 minut. I to będzie, od razu uprzedzam, relatywnie powierzchowne, ale jak na powierzchowne, to zaskakująco głębokie. Ale nigdy nie próbuję twierdzić, że znam już samochód po takim krótkim czasie. Natomiast z całą pewnością natychmiast wyłapię wszystkie jego najważniejsze wady. Te najgrubsze. Oraz ewentualnie zalety. Niemniej, nie, to nie jest prawdziwy test. Prawdziwy test to jest minimum 250-300 km przejechane samochodem i to i po mieście, i po drodze co najmniej ekspresowej. Ale że samochód naprawdę poznałem, to mogę powiedzieć dopiero po minimum tygodniu. A najlepiej, i to potwierdzi każdy dziennikarz, każda redakcja, jeżeli dostajesz samochód w tak zwany długi dystans, czyli mniej więcej na 3-4 tygodnie minimum. Bo rzeczywiście pokonasz w tym czasie około 2-3 tysięcy kilometrów i będziesz miał do czynienia również z takimi duperelami, mówiąc wprost, jak tankowanie. Czy zbiornik paliwa jest prawidłowo odpowietrzany? Czy ci wybija pistolet co chwilę? To są drobiazgi, których w czasie pierwszych 200 kilometrów nie jesteś w stanie zauważyć. Prawda? To ja mam to samo. Ja myślę, jak nie przejadę 1000 kilometrów, to... Ale dużo jesteś w stanie opowiedzieć o samochodzie. Rzeczywiście po kilku minutach już jazdy. Jesteś doświadczonym kierowcą. Jesteś kierowcą, który ma do czynienia ciągle z innymi samochodami. Masz jakąś wizję tego, jak optymalnie powinien być samochód wyposażony, ułożony, nie wiem, uporządkowany. Co powinno być na kierownicy, co powinno być w zasięgu dłoni. Co powinno być przed twarzą, żebyś się czuł poinformowany, jaka powinna być pozycja za kierownicą. Bo wiesz, może być sytuacja taka, jak miałem teraz w czasie tych testów w Los Angeles, że samochód fantastycznie wyglądający, no najnowszy Jeep Grand Cherokee, fantastycznie wygląda z zewnątrz. W środku wygląda lepiej niż jakikolwiek amerykański samochód poza Lucidem, kiedykolwiek zrobiony. Czyli lepiej od wszelkich Cadillaców i Lincolnów. Cudowna skóra, prawdziwe drewno, fotele wyglądające po prostu obłędnie. Po czym siadasz na tym fotelu i się okazuje, że on jest twardy jak zydel. Czujesz się jak na koźle furmanki. No, jak jesteś w stanie w ogóle w tym momencie zwrócić uwagę na inne zalety? Jasne. Doświadczeniem przełamiesz ten pierwszy okropny, tą pierwszą okropną reakcję i zauważysz, że okej, to jest samochód
z hybrydą, tą samą, którą ma Jeep Wrangler, czyli 270 koni z benzynowego silnika plus 150 koni z elektryka. Wszystko bardzo fajne, relatywnie niewiele pali, a że ma okropny układ kierowniczy i okropne zawieszenie, no to zauważysz. Ale w zamian z innej beczki to kanciaste nadwozie okazuje się fantastycznie aerodynamiczne i jadąc po autostradzie nie słyszysz szumu. Wszystko to zauważyłem w ciągu godzinnego testu. I jeszcze kilkadziesiąt innych rzeczy, które możecie zobaczyć na filmie na moim kanale. Ale generalnie pierwsze wrażenie, no nie ma drugiej szansy na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. No tak. Stare powiedzenie, które się sprawdza fantastycznie. I z tego powodu, jak producenci organizują pierwsze jazdy, nie takie jak my mamy testowe, bo wtedy jeździmy tym, czym chcemy i mówię o tych w Los Angeles testach jurorskich i po tym, co chcemy, po takiej trasie, jak chcemy. Natomiast zwykle pierwsze jazdy są realizowane przez producentów w taki sposób, żeby auto pokazywało wyłącznie swoje dobre strony. Co jest no, oczywiste z punktu widzenia marketingu, ale niekoniecznie z punktu widzenia nabywców i użytkowników, prawda? Prawda. Bo są specjalnie wybierane takie trasy, żeby się nie pojawiło właśnie skrzypienie, trzeszczenie, żeby nie rzucało się w oczy to, że samochód się buja albo tłucze zawieszeniem. No a my, dziennikarze motoryzacyjni, powinniśmy takie rzeczy wyłapywać. Inna sprawa, że czasami wręcz dochodzi do nadużyć w tym sensie, że pierwsze jazdy odbywają się samochodami w specyfikacjach i nie chodzi tu o wyposażenie, skóra, klimatyzacja i tak dalej, tylko o specyfikacje techniczne, takie, których seryjne auta nie będą miały. I nie zauważysz na przykład, że najnowszy SUV wielkiej japońskiej marki jest paskudnie twardy, bo na pierwszych jazdach auto miało inne zawieszenie. No tak. Dobra, ja czuję, że mam do ciebie tyle pytań, że nasz odcinek trwałby tyle, co Władca Pierścieni na Polsacie. Więc możemy zrobić serial. Tak, może dokładnie, kolejnym razem. Życzę ci na ten nowy rok, żeby... Może życzę nam, żeby się nie spełniły tym razem te twoje przewidywania i no samochody nagle zaczną tanieć o 45%. Niestety to jest pewność. No właśnie, także... Wiesz co, życzmy my sobie wszyscy zdrowia, dokładnie, bo z całą resztą sobie damy radę. Dokładnie tak i myślę, że tym możemy fajnie skończyć. Dzięki. Cześć. Do widzenia.